na początku chciałem pogratulować zespół Wisły Puławy, który z nami wygrał. I według mnie wygrał, bo był bardziej konsekwentny niż my, wykonując swój plan na mecz. No, mieli plan, który konsekwentnie wykonali. Dobry plan mieli, według mnie. I dlatego, pomimo tego, że uważam, że takie, oprócz te strzały w pierwszej połowie, może z 18 metra, to rywal nie stworzył jakieś wielkie sytuacje. Natomiast daliśmy im prezent, który wykorzystali i według mnie zasłużenie wygrali 1-0. Co do przebiegu meczu, mecz już mieliśmy okazję zamienić parę słów z trenerem. Mecz rozegrany w dobrym tempo, dwie drużyny, które uważam, że dobrze się przygotowali na siebie. Który to był mecz bez ostatniej tercji praktycznie. Myślę, że dużo było, mieliśmy trochę problem z założeniem pressingiem w pierwszej połowie. Uważam, że Wisła Puławy miała dobry plan na to i konsekwencje go wykonała. Co prawda, jak obniżaliśmy do niskiej, to uważam, że tutaj dobrze zamykaliśmy naszego pola karnego. Z kolei były inne momenty, że my doszliśmy do czegoś, co nam nie interesuje, no bo trochę posiadanie piłki mieliśmy, ale nic z tego nie wykonało. No i to nie jest gra na posiadanie piłki, tylko gra na bramki. A uważam, że poprzez też dobre organizacje w obronie Wisły Puławy, że praktycznie zamykali nasz środek 1-1 i wiedzieliśmy, że będziemy musieli wykorzystać częściej naszego napastnika, który został, uważam, też dobrze zneutralizowany przez stoperzy Wisły Puławy. Jeśli do tego dołożymy, że naprawdę jak na nas, uważam, że mało pojedynków wygraliśmy w ataku i graliśmy z zespołem, który uważam, że był dobrze przygotowany na przewagę, którą robimy w sektor boczny, to praktycznie zneutralizowali nas i uważam, że oprócz stałe fragmenty, że może trochę czasami tam pachniało coś, nie byliśmy w stanie stworzyć nic więcej. No. Druga połowa uważam, że podobna. No, tutaj nic nie miało prawo się wydarzyć. Mecz bez sytuacji bramkowej, w moim odczuciu taki stuprocentowy, ale robiliśmy coś, co przeciwnik nie robił. No, podaliśmy im na sam. Wyszli na 1-0 i potem bardzo mądrze, dojrzale i jako drużyny, które wie, co robi, zarządzali mecz do końca. No. Wiem, że to był Wisła Puławy, który ma swoje problemy też kadrowe, kontuzje ważnych zawodników, więc tym bardziej mi się należy gratulacje sztabu za przygotowanie tego meczu i przeciwnika za 3 punkty. Ja oczywiście biorę w 100% odpowiedzialność za ten nasz mecz, za wynik również, bo ja prowadzę ten zespół i ten zespół gra tak, jak ja chcę. Więc oczywiście będziemy podsumować mecz z moimi piłkarzami, ale odpowiedzialny za porażkę jestem ja i tylko ja. Ostatnio słowa po raz kolejny nasi kibice w liczbie i w licznej grupie nas wspierali. Słychać było cały czas po meczu, mimo porażki, wspierali nas i po raz kolejny udowodnili, że są z nami. Nie tylko kiedy jest dobrze, a najczęściej jest dobrze, ale też kiedy jest gorzej, tak jak dzisiaj. Więc za to im chciałem podziękować. I tyle z mojej strony. Myślę, że nie tylko najsłabszy mecz w tej rundzie, ale myślę, że od kiedy jestem, na pewno chyba najsłabszy mecz, od kiedy jestem trenerem Motoru. Okej, na początku jeszcze nie mieliśmy tyle automatyzacji, mamy teraz, ale trzeba pamiętać, że zawsze się gra przeciwko kimś. No i jeszcze raz trzeba uznać, kiedy rywal jest dobrze przygotowany. I uważam, że dzisiaj graliśmy z zespołem, który był dobrze przygotowany do nas i trzeba umieć to docenić. I uważam, że dzisiaj przykro mi to mówić i to jest moja odpowiedzialność, ale uważam, że dzisiaj z punktu widzenia mentalnego po raz pierwszy ten zespół był zablokowany. No, ja wiem czym, tylko że to, że się zbliżaliśmy do możliwego awansu, nie może nas blokować. No, to jest coś, co powinien nas napędzać.
a dzisiaj uważam, że tak nie było. I to oczywiście jest moja wina. Tak jak mówię, ja przygotuję ten zespół pod każdym obszar i tak jak jest dobrze, słyszę różne pochwały i tak dalej, to dzisiaj było źle i trzeba to wziąć na klatę. I ja nie mam z tym problemu. Dalej wierzę w ten zespół, dalej moi piłkarze są fantastyczną grupą ludzi, fantastyczną grupą profesjonalistów i dalej będziemy pracować po to, żeby było lepiej po prostu. Tak samo jak po zwycięstwach zawsze podsumujemy mecze i wyciągamy wnioski, to tak samo po porażkach będziemy robić. Czyli widzi pan tutaj, że no, trochę takim czynnikiem, który zaczyna odgrywać rolę, jest presja, tak? Tylko, że to jest absolutnie bezsensowne, bo presję powinniśmy czuć, kiedy ja przyjąłem ten zespół na ostatnim miejscu. No. I dzisiaj dokładnie zamykaliśmy rundę. Musiałbym spojrzeć, bo ja mało spojrzę w tabelę, jak mam być szczery, ja spojrzę na mecz Motor i na to, co możemy robić lepiej. Ale jesteśmy, od kiedy ja jestem najlepiej punktujący zespołem w lidze, wyciągnęliśmy się z ostatniego miejsca do strefy barażowej, no dzisiaj już znowu poza strefą barażową jesteśmy, więc jaka presja może tu być? To jest w ogóle coś, co będziemy musieli porozmawiać, bo to jest nienormalne. Presję powinniśmy mieć, mówię, jak zaczęliśmy pracę i pierwsze parę kolejki do meczu Zagłębie Lubin 2 byliśmy pod kreską i widno spadek był, a od tego momentu jesteśmy najlepszy punktujący drużynę w lidze, najlepszy atak z widzenia bramki strzelone, najlepsze obrony z najmniej bramki stracone w tym okresie. Więc jaka tu może być presja? No. Także... Bo cel jest blisko. Z jednej strony blisko, a z drugiej strony daleko. Cel jest następny mecz. No i tutaj się nic nie może zmienić. No. Tutaj, jeżeli będziemy żyć to, co będzie za półtora miesiąca, nie mamy szans. No. Tak się nie dzieje w życiu, a w piłce też nie. Trzeba żyć następny dzień. Teraz już ten mecz nie zamienimy, przegraliśmy. Jutro pracujemy i trzeba żyć, uczyć się trening, uczyć się odprawa i mecz z Hutnikiem, bo tylko tyle nam zostało. A to, co będzie, to musimy zapomnieć o tym, bo nic z tego nie będzie. Dobry wieczór. Postaram się tutaj troszeczkę krócej, bo dużo trener powiedział i na pewno dużo, dużo w tym wszystkim ma racji. Jeśli chodzi, tutaj mówię o to oczywiście słowa, te wszystkie pochwały i te gratulacje też oczywiście dziękuję trenerowi. Wiemy derby, tak? Derby i tak jak podkreślałem, to, że dziś zaznaczyłem, że byliśmy faworytem, cieszy to, tak? Bo gdzieś uważam, że potwierdziliśmy to na boisku z zespołem naprawdę dobrym. Tutaj to trener powiedział, w statystyki nie będę wchodził, bo zajmuję się swoim zespołem, ale wiemy, że Motor jest czołowym zespołem teraz drugiej ligi, gra według tego, co modelu, który trener wprowadził i jest tam dużo powtarzalności. Natomiast no, my mieliśmy krótko, żeby się do tego przygotować, ale tak jak było widać, mój zespół zdał to na szóstkę, chociaż wygraliśmy 1-0, tak, bo 6 bramek nie strzeliśmy, ale jeśli chodzi o ocenę taką, no to na szóstkę na pewno wynik i o to, co zostawili na boisku, jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie, tak, bo piłkarskie przede wszystkim staraliśmy się wprowadzać piłkę od swojej bramki, a widzieliśmy, że dużo zespołów piłkę traciło albo rezygnowało z tego, w innych zespołach my nie. Konsekwentnie staraliśmy się grać, wykorzystywać te przestrzenie czy półprzestrzenie, które widzieliśmy, gdzie możemy to zrobić. Dużo mówię, dużo pozytywów, ale też nie mogliśmy cały mecz zagrać wysokim pressingiem, ze względu na to, że mówię, Motor fazę przejściową ma naprawdę na dobrym poziomie, ma szybkich skrzydłowych, ma dwie ósemki, które no, przygotowaliśmy się do tego, co tutaj trener powiedział, tak? Te najbardziej wcięcia między bocznym obrońcą a środkowym, no to powtarzalność i tak można tylko modelować swoją pracę, ale mówię, moi zawodnicy wykonali, mówię, w tygodniu To co chcieliśmy, ale mówię, to jest mecz i cieszy, mówię, bo chyba każdego trenera, tutaj trener też fajnie mówił, że żyjemy następnym spotkaniem i zdaję z tego sprawę, dzisiaj się cieszymy, natomiast no niestety opłakaliśmy to 3 kontuzjami, chyba może i nawet, mam niestety chyba dwoma dosyć poważnymi, także co dalej, to będziemy się martwić już od poniedziałku, dzisiaj się cieszmy. Podziękowania oczywiście dla kibiców, tak? Dla kibiców, którzy przyszli, wspierali nas dzisiaj bardzo mocno w tym derbowym meczu.
ja mówię, wyrazy oczywiście też takiego, może nie szacunku, bo szacunku zawsze mamy do siebie, ale moi zawodnicy naprawdę dzisiaj nawet przy tych urazach, kontuzjach, innych rzeczach, bo też mieliśmy problemy swoje, tak, w tygodniu, no byli gotowi mentalnie, tak, o, tutaj trener podkreślił jakby w swoją stronę, ja robię ukłon do swojego zespołu, bo ten mecz w Polkowicach, no nie ukrywam, że śnił mi się długo, chociaż mówię, trzeba szybko to wyrzucić, ale mówię, no niestety nie punktowaliśmy w tym sezonie tyle. Są takie mecze pojedyncze, tak jak dzisiaj, że no jak wygrasz, no, to możesz chodzić z głową do góry i dlatego cieszę się, że mu tak zespół dzisiaj z szatni będzie wychodził. To znaczy, ja powiem tak, no w szczegóły nie chcę jakby wchodzić, tak, no już powiedziałem, że mają nie to, że schematy, tylko mają, no, wiedzą, no my też wiemy, gdzie mamy kierować ewentualnie po przechwycie piłki, pierwszą i drugą piłkę, tak, i wiemy, gdzie motor się napędza, tak, tymi pierwszymi podaniami, następnymi i jakie mają wbiegnięcia, czy tak zwane wcięcia, czy zawodnika od linii, czy ewentualnie ze środkowego sektora, bo grają bardzo dużo środkowym sektorem, dlatego chcieliśmy to zneutralizować, nawet grą 1-1, nawet to, że odkrywaliśmy cały środkowy sektor do gry 1-1, środkowy obrońca z napastnikiem. Myślę, że wykonali, no wszyscy, nie chcę tu mówić, ale wszyscy dobrą pracę motoryczną i tutaj tylko taką pracą można z motorem ewentualnie coś osiągnąć. Dlatego dużo zdrowia zostawiliśmy, bardzo dużo nawet powiem, i dlatego tutaj przesądziło. A to, że zagraliśmy wysokim pressingiem, czy ewentualnie skoki pressingowe, które też no, przygotowaliśmy się, bo wiedzieliśmy, że jest możliwość, tak, tutaj z motorem, takie coś, no udało się przechwycić piłkę, skończyć bramką, natomiast zagraliśmy dobrze, na dobrym poziomie mecz bez piłki, to jest bardzo ważne, nie tylko z piłką i dlatego dzisiaj mamy zwycięstwo.